Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Ale właściwie dzisiaj będziemy rozmawiać o Forza Horizon 5, o następnej odsłonie Forza Horizon. I mam dla was fantastyczną wiadomość, ale zacznijmy od początku. Forza Horizon 4 zyskała niesamowitą popularność na tle innych, wcześniejszych odsłon Forzy, ze względu na to, że gra jest naprawdę świetnie dopracowana i na przestrzeni ostatnich 2 lat dużo pracy wkładano, żeby ta gra była jeszcze lepsza, jeszcze bardziej doskonała, bezbłędna i żeby każdy, kto chce sobie w nią zagrać, zagrał bez żadnych problemów, błędów itd. To jest naprawdę niesamowita rzecz i bardzo rzadko się zdarza, żeby studio jakoś długo, aż tak długo zajmowało się grą po premierze, tak? Bo przeważnie jak jakieś studio zajmuje się jakąś grą, to jest to gra we wczesnym dostępie, w jakiejś becie, alfie i tak dalej i tą grę budują przez jakiś czas i ta gra jest finansowana przez graczy, ale to jest ciągle wersja jakaś tam alfa czy przedpremierowa, a tutaj po premierze dużo kolejnych update'ów przychodzi, dużo nowych samochodów, pojawiły się Toyoty, pojawiła się nawet Toyota Supra, gdzie w żadnej obecnie grze wyścigowej, która wychodzi, nie ma Toyoty Supry ze względu na to, że Toyota nie chce być identyfikowana z wyścigami nielegalnymi. Dlatego zabronili po prostu pojawiania swojej marki w grach wyścigowych. No ale jak się pewnie domyślacie, cena czyni cuda i Microsoft jakoś podziałał w tym temacie, że udało się finalnie dodać Toyotę Suprę do Forza Horizon 4. I wiele innych update'ów, różne nowe tryby, na przykład pojawił się dawno zapomniany tryb Mistrzostwa Driftowe, pojawiły się w Forza Horizon, pojawiły się no 2 DLC, które były na samym początku zapowiedziane, te rozszerzenia mapowe, pojawił się oczywiście fantastyczny tryb Fortnite Eliminator, masa nowych samochodów, brakłoby mi palców na ręce, żeby opisać wszystkie rzeczy, które zostały dodane do gry. No i nie ma się co dziwić, że ta gra zyskała taką rzeszę fanów w stosunku do poprzednich części Forza Horizon. Nie ma się co dziwić i dlatego najprawdopodobniej Microsoft podjął ciekawą decyzję, której nawet ja się nie spodziewałem. Nie jest to jeszcze informacja oficjalna oczywiście, ale powiem wam tak, że bardzo możliwe, że zobaczymy najpierw Forza Horizon 5, a dopiero później Forza Motorsport. Zawsze od wielu lat było w ten sposób, że jest Forza Horizon, premiera Forza Horizon, potem jest Forza Motorsport, potem znowu Forza Horizon i Forza Motorsport. No i po Forza Motorsport tej ostatniej pojawia się Forza Horizon 4, a teraz się okazuje, że Forza Horizon 5 pojawi się najpierw, podejrzewam, że ze względu na duży sukces Forza Horizon 4, gdzie twórcy naprawdę zajęli się tą grą fantastycznie. Trójka Forza Horizon 3 nie była tak rozwijana jak czwórka jest do tej pory. Zostało tutaj dużo rzeczy ulepszonych i po prostu wiele więcej graczy doceniło tę grę. Dlatego myślę, że bardzo prawdopodobne, że ta gra, że Forza Horizon 5 pojawi się jako następna część Forzy, a nie Forza Motorsport. No ale dobra, pytacie skąd to wiem? Wszyscy się spodziewali, że w tym roku pojawi się nowa Forza Motorsport, czyli Forza Motorsport 8 na premierę Xboxa Series X i no to było takie dosyć oczywiste, że nowa konsola, będzie premiera nowej Forzy i będzie to taki... będzie to taka gra, dzięki której ludzie będą po prostu chcieli kupować nową konsolę. Ale jak się okazuje, nie do końca tak było, no nie mieliśmy premiery Forza Motorsport teraz na premierę Xboxa Series X i właściwie no nie mamy teraz żadnej ścigałki na nowego Xboxa takiej, która by nas mogła zainteresować, oczywiście oprócz Forza Horizon 4, to jeszcze jej nie ma. W każdym razie okazuje się, że to nie jest przypadek, że Forza Motorsport nie pojawiła się teraz, bo jak pisze serwis PPE.pl, znany serwis o grach w Polsce, jeden z dziennikarzy, Jeff Grubb,
opublikował taki statement. Nowa Forza została ogłoszona, Forza Motorsport została ogłoszona kilka miesięcy temu, ale sądzę, że być może na początku zobaczymy nową Forza Horizon, która ma szansę pojawić się w przyszłym roku. Bardzo możliwe, że Forza Horizon 5 zostanie zapowiedziana na przyszły rok. To jest oczywiście informacja nieoficjalna. Nie można powiedzieć, że to jest plotka, dlatego że Jeff, ten dziennikarz, wcześniej zapowiadał premiery różnych gier na różne platformy i to się zawsze sprawdzało. Jak mówił, że coś będzie na tą platformę, że będzie jakiś reboot gry, czy coś nowego się pojawi, to przeważnie się to sprawdzało, więc ja sądzę, że on ma gdzieś jakieś kontakty z ludźmi, którzy zajmują się grami, albo z Microsoftem, nie wiem, i może się po prostu z nimi spotyka i coś tam obmawiają, tak? Teraz powiedział, nieoficjalnie oczywiście, to jest jego taka luźna myśl, tak? Że Forza Horizon 5 pojawi się najpierw zamiast Forzy Motorsport i w dodatku najprawdopodobniej pojawi się w przyszłym roku. Ja dostaję masę pytań od was odnośnie tego, czy warto kupić w tym roku Forza Horizon 4. Widzieliście, że teraz była promocja na Forza Horizon 4 ze 100, z 200 zł chyba na 150, jakoś tak. Nie wiem dokładnie, to chyba była wersja Ultimate. Promocja, po prostu o połowę ceny zeszli z ceny tej gry i można było ją sobie kupić i dużo osób pisało mi: Lucek, czy warto kupić Forza Horizon 4, skoro zaraz wyjdzie Forza Horizon 5. No, nie ma jeszcze informacji, kiedy dokładnie wyjdzie, ale teraz już przynajmniej możemy mniej więcej oszacować, że Forza Horizon 5 może wyjść w 2021 roku. I możliwe, że to będzie koniec 2021 roku, więc niekoniecznie na przykład luty, marzec, tylko na przykład październik, listopad, tak jak to było w przypadku Forza Horizon 4 dwa lata temu, nie? Tak, ta gra już ma 2 lata, no to się starzeje wszystko, ale widzicie, że przez 2 lata cały czas ją ulepszają, cały czas są update'y, więc moim zdaniem jak najbardziej opłaca się kupić tę grę, zwłaszcza dlatego, że to jest najlepsza ścigałka wyścigowa na rynku. Tak. Grając sobie w taką Assetto Corsa teraz, czy inne symulatory, które gram poza odcinkami, poza streamami, no muszę przyznać, że tutaj granie na kierownicy jest takie, no, dosyć umowne. Można oczywiście się dobrze bawić i jest tutaj jakiś force feedback i jakoś to działa, no ale nie ma co się tu oszukiwać, tutaj realizmu. Jest to gra, w którą gra się znakomicie na padzie, a na kierownicy, no to tylko dla entuzjastów lub szaleńców można się bawić, bo zdecydowanie nie są to odczucia, których mógłbyś się szybko nauczyć jeżdżąc samochodem na co dzień, dlatego że tutaj musisz się nauczyć jakichś takich dziwnych nawyków prowadzenia samochodu, wyczucia go nie na to, co się dzieje na kierownicy, tylko czujesz go ze względu na to, jak go widzisz na ekranie. Czyli on się przychyla w ten sposób, kierownica zaczyna ci wibrować, znaczy, że o dobra, muszę odbić w tę stronę, nie? Jest taka szybka odpowiedź dla osób, które szukają jakiejś dobrej gry na kierownicę. No tutaj jest dziwnie z tym i na pewno trzeba się do tego przyzwyczaić, przywyknąć na początku. Ale jestem zaskoczony tą informacją i no będziemy śledzić ten temat. Jeśli Forza Horizon 5 ma się pojawić w 2021 roku pod koniec, to na pewno na 100% dostaniemy jakiś zwiastun albo teaser na początku przyszłego roku. Może nie teraz, na koniec tego roku, w okolicach grudnia, to myślę, że mało prawdopodobne, ale w pierwszej połowie 2021 roku powinniśmy dostać albo jakiś zwiastun Forzy Motorsport 8, albo Forzy Horizon 5. Bardzo ciekawa informacja odnośnie tego, że najpierw ma się pojawić Forza Horizon 5, ale nie spodziewałem się, że tak to się rozwinie. Byłem na 100% pewny, że najpierw będzie Motorsport, skoro było tak już od zawsze, ale widocznie wielki sukces Forzy Horizon 4 przyćmił plany, które, i taką można powiedzieć tradycję, która była powielana od kilku lat wstecz.
Moi drodzy, no także szykuje się ciekawy następny rok. Ten rok jeszcze się nie skończył i też mamy kilka ciekawych premier, po prostu, kurde, przejęzyczyłem się. Piszcie mi w komentarzach, czy chcecie, abym nagrał dla was Cyberpunk 2077, nowa gra, która wyjdzie niebawem. Będzie tam kilka ciekawych samochodów, chyba też jakiś tuning wizualny będzie albo coś takiego. Więc jestem ciekawy, czy widzielibyście mnie w roli streamera albo youtubera, który nagrywałby dla was Cyberpunka. Dajcie znać w komentarzach, a ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się gorąco, hejas.